11 listopada, piłkarskie derby Ligi Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Grupy II. Tuchowia Tuchowo, Wisła Dobrzeń nad Wisłą. Zapraszamy, bo naprawdę będzie bardzo gorąco. Nasz zespół po pierwszych 45 minutach prowadzi 5-1 z drużyną Wisła Dobrzyń. Niesamowite spotkanie, wielkie emocje na stadionie, na boisku. Zapraszamy serdecznie do oglądania, bądźcie z nami. Rozpoczynamy drugą część spotkania, oczywiście tylko i wyłącznie po upragnione zwycięstwo i 3 punkty, które pojadą do Tuchowa. Chwilę po rozpoczęciu pierwszych spotkania prowadzimy 6-1, swoją bramkę zaliczył Adrian Żuchniewicz.
Trenerze, ogromne gratulacje za dzisiejszy wynik 7-1 z Wisłą Dobrzeń. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz, tym bardziej, że mecz odbywał się właśnie tutaj w Dobrzeniu, skąd trener pochodzi i gdzie aktualnie mieszka? No, spodziewaliśmy się na pewno twardej, nieustępliwej walki, z czego słynie Wisła Dobrzeń. Wiadomo, znamy swoją wartość, wiedzieliśmy, że trzeba po prostu cierpliwie podchodzić, czy jakby z każdą minutą zbadać przeciwnika, zobaczyć, co przeciwnik na boisku pokaże. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę początek nam ustawiła ta kartka czerwona bramkarza, co zdecydowało, że dość łatwo, szybko przechodziliśmy na połowę przeciwnika, dość łatwe bramki spowodowały, że mecz kontrolowaliśmy i tak naprawdę szliśmy po swoje. Dziękuję bardzo i życzę owocnych wszystkich spotkań. Dziękuję bardzo. Na pewno jeszcze te dwa spotkania przed nami. Myślę, że zrobię wszystko, żeby zostać mistrzem jesieni, a dalej myślę, że potoczy się równie dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wynik spotkania zakończył się 7-1. Oczywiście wielkie zwycięstwo Duchowi i 3 punkty, które jadą do nas. Dziękujemy bardzo serdecznie, że byliście z nami. Zapraszamy bardzo serdecznie do obserwowania naszego profilu na Facebooku, Instagramie, kanału na YouTubie. Bądźcie z nami, wspierajcie Duchowie, razem po upragniony awans. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Cześć!